Harry Potter i Kamień Filozoficzny to pierwsza część serii książek autorstwa J.K. Rowling o młodym czarodzieju. Historia rozpoczyna się 31 października 1981 roku, kiedy to wraz ze śmiercią Jamesa i Lily Potter zakończyła się pierwsza wojna czarodziejów. Najpotężniejszy czarnoksiężnik, Lord Voldemort, znany też jako Tom Riddle, traci swoją moc, ale nie umiera, choć wszystko na co wskazuje. Regeneruje swoje siły, by 10 lat później powrócić, bez ciała, jako żywiciel i pasożyt innego organizmu, i dokonać swojej zemsty na Harrym Potterze, chłopcu, który jako jedyny przeżył śmiertelne zakręcie, uchodząc cały z jedynie blizną w kształcie błyskawicy na czole. Osierocony Harry zostaje oddany do siostry swojej matki, Petunii i jej męża Vernona Dursleyów, którzy znęcają się nad nim latami. W 11 urodziny chłopca odwiedza go półolbrzym Hagrid i informuje go, że jest czarodziejem. 1 września Harry ma rozpocząć naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwarts. W trakcie podróży do szkoły Potter poznaje swoich przyjaciół, Rona Weasleya i Hermione Granger. Harry w szkole zostaje przydzielony do Gryffindoru, jednego z 4 domów w Hogwardzie. Pozostałe domy to Hufflepuff, Slytherin i Ravenclaw. Razem ze swoimi przyjaciółmi przeżywa różne przygody, zaczynając od niedoszłego pojedynku na różdżki ze swoim nowym wrogiem, drakonem Malfoyem, spotkaniem trójgłowego psa na zakazanym piętrze, wygraniem swojego pierwszego meczu Quidditcha, natknięcie się na martwego jednorożca w zakazanym lesie oraz ostatecznemu pokonaniu Czarnego Pana, przynajmniej na ten moment. Książka kończy się wygraniem Pucharu Domów i powrotem do szarej rzeczywistości chłopca, którego historia dopiero się rozpoczęła. Nicholas Flamel, jedna z postaci wymienionych w filmie, nie jest postacią fikcyjną. Kiedyś naprawdę żył człowiek o takim imieniu i nazwisku. Był alchemikiem, tak jak filmowa postać. Motto Hogwartu, Never Tickle a Sleeping Dragon, oznacza nigdy nie łaskać śpiącego smoka. Tom Felton, filmowy Draco Malfoy, ubiegał się o rolę Harry'ego Pottera i Rona Weasleya. Steven Spielberg miał być reżyserem pierwszej części przygód o małym czarodzieju, jednak nie mógł dojść do porozumienia z autorką książki. Filmowy Harry ma niebieskie oczy, podczas gdy ten w książce miał oczy po matce, czyli zielone. Szkolenie słów, które dostarczały listy dla Harry'ego do domu Dursleyów, trwało 6 miesięcy. Wielka filmowa trójka, czyli Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint, ujrzeli po raz pierwszy wielką salę Hogwartu dopiero przed kręceniem zdjęć do uroczystości powitalnej. Druga część z cyklu powieści o młodym czarodzieju autorstwa J.K. Rowling rozpoczyna się przygodami w wakacje, które Harry spędza w domu wujostwa. Nie jest ich ulubieńcem, możemy to wywnioskować po zamontowanych kratach w pokoju Harry'ego przez wuja. Jest już wtedy uczniem Hogwartu, czyli szkoły dla czarodziejów, i znacznie lepiej czuje się w świecie, w którym jego dziwactwa są sprawą oczywistą, a znajdująca się na czole blizna w kształcie błyskawicy tylko przypomina o spotkaniu z Voldemortem. Chłopiec siedzi w domu i jest pewien, że jego przyjaciele ze szkoły zdążyli o nim zapomnieć, gdyż nie otrzymuje od nich żadnych wiadomości. Pewnego dnia w pokoju Harry'ego pojawia się mały skrzat, zgredek, który stara się zrobić wszystko, by tylko chłopiec nie wrócił do szkoły, której uczy się magii, rzucania czarów i uroków, gdzie poznaje historię najpotężniejszych czarodziejów. Okazuje się, że to nikt inny, ale właśnie zgredek zatrzymywał listy od Hermiony Granger i Rona Weasleya, przyjaciół Harry'ego, mając nadzieję, że to powstrzyma młodzieńca i nie wróci on do Hogwartu. Młodym czarodziejom udaje się jednak dotrzeć do szkoły. Harry i Ron podróżują nawet latającym samochodem ojca Rona, czym doprowadzają jego matkę do wściekłości. Bardzo szybko okazuje się, że w szkole w dziwnych okolicznościach giną uczniowie, a także kotka stróża i duch. Profesor Dumbledore stwierdza, że wszystkie ofiary dziedzica Slytherina zostały spetryfikowane, a trójka niesfornych uczniów drugiego roku postanawia rozwikłać zagadkę. Ciekawostki. Podczas kręcenia scen z udziałem zgredka, skrzata reprezentowała piłka nabita na patyk. Dopiero potem dodano cyfrowy obraz postaci. Hermiona składa okulary Harremu na ulicy Pokątnej. A przecież poza Hogwartem nie można używać czarów. Zniszczono 14 fordów Anglia, aby nakręcić scenę, gdzie Harry i Ron rozbijają się o wierzbę bijącą.
Jude Law był kandydatem do roli Gilderoya Lockharta, ale stwierdzono, że jest za młody. Po zwycięstwie Harry'ego nad Lordem Voldemortem i Bazyliszkiem w Komnacie Tajemnic zaczęły się wakacje. Lecz zanim zainaugurowano trzeci rok nauki w Hogwardzie, w najbardziej mrocznym więzieniu czarodziejów, Azkabanie, stało się coś niemożliwego. Uciekł z niego więzień, Sirius Black. W świecie czarodziejów narosła panika, ponieważ ten były więzień miał opinię masowego mordercy. Podejrzany o zamordowanie Petera Pettigrew oraz 12 Mugoli, szaleńca i co gorsza, zdrajcy rodziny Potterów. Wszyscy obawiali się, że Sirius będzie chciał zabić Harry'ego, by przywrócić potęgę swego pana, tego, którego imienia nie wolno wymawiać. Prawda okazała się zupełnie inna. W trzeciej części przygód niezwykłego czarodzieja poznajemy nowego nauczyciela obrony przed czarną magią. Oglądamy Hagrida w nowej roli oraz dowiadujemy się więcej o przeszłości profesora Snape'a. Wyprawiamy się także wraz z trzecioklasistami do obfitującego w atrakcję Hogsmeade, jedynej wioski w Anglii zamieszkanej wyłącznie przez czarodziejów. Po piętach uczniów depczą mrożący krew w żyłach dementorzy. Zaklęcie Patronusa jest jednym z najstarszych uroków obronnych, znanych dotychczas czarodziejom. Stanowi ono tarczę pomiędzy dementorem a czarodziejem. Patronus jest rodzajem pozytywnej siły, tego czym żywi się demon, nadziei, szczęścia, woli przeżycia. Nie może odczuwać jednak rozpaczy, jak prawdziwy człowiek, więc dementor nie jest w stanie mu nic zrobić. Po odkryciu przez Harry'ego oraz jego przyjaciół prawdy o Siriusu Blacku i ujawnieniu, kto był prawdziwym zdrajcą jego rodziców, zaczęły się wakacje dla młodego Pottera. Lord Voldemort, dzięki opiece swego dawnego sługi, Petera Gryzdogona Pettigrew, odzyskał szczątkowy organizm i przestał być półżywą marą. Razem opuścili Albanię i teraz przebywali w dawnym domu Riddlów, gdzie 50 lat wcześniej, sami wiecie kto, zabił swego ojca i dziadków. Teraz obmyślił intrygę, dzięki której miał odzyskać swoje ciało i pełnię mocy. Musiał mieć tylko swego szpiega w Hogwardzie podczas trwania turnieju trójmagicznego. Tymczasem Harry Potter spędził część wakacji u rodziny Weasleyów i udał się z nimi na Mistrzostwa Świata w Quidditchu. Po zwycięstwie irlandzkiej drużyny na niebie pojawił się mroczny znak. Był to symbol śmierciożerców, czyli zwolenników Voldemorta, utworzony dzięki różdżce skradzionej głównemu bohaterowi. Dla trzech znanych bohaterów zaczął się czwarty rok. Natomiast Hogwarts zorganizował turniej trójmagiczny dla dwóch pozostałych szkół. Każda szkoła mogła mieć jednego reprezentanta powyżej 17 roku życia, magicznie pełnoletniego, czyli siódmej klasy. Ochotnicy mieli wrzucić swe imię i nazwę szkoły do czary ognia, która zapalała się tylko przed turniejem. Ta wrzuciła jednak cztery imiona, a nie trzy. Czwartym był właśnie Harry Potter, który teraz musiał wziąć udział we wszystkich trzech śmiertelnie niebezpiecznych zadaniach. Nagrodą za to była wieczna chwała, złoty puchar i 1000 galeonów, czyli najwyższej czarodziejskiej jednostki walutowej. Harremu zaczął pomagać w tym niezmiernie trudnym zadaniu tajemniczy i dziwaczny kolejny nauczyciel obrony przed czarną magią, Alastor Szalonooki Moody. Był on Aurorem, najlepiej wyszkolonym czarodziejem, przeznaczonym do walki m.in. ze zwolennikami Voldemorta, zwanymi śmierciożercami. Harry dzięki niemu wygrał konkurs, ale też spotkał się oko w oko z odrodzonym czarnym panem. Chcąc powrócić z domu Dursleyów do Nory, pan Weasley wrzuca do kominka szczyptę proszku Fiu, który starcza na wysłanie wszystkich przybyłych i Harry'ego. W drugiej części jednak każdy osobno musi wrzucić proszek, stojąc w kominku. W scenie na cmentarzu, gdzie Voldemort rzucił na Harry'ego zaklęcie Imperius, Harry poczuł jego działanie, według książki po raz trzeci w życiu. Wcześniej, podczas lekcji obrony przed czarną magią, Moody Crouch rzuca na Harry'ego to zaklęcie kilkakrotnie. W liście do Siriusa Harry pisze m.in., że jego kuzyn źle znosi dietę i w ataku złości wyrzucił swoje PlayStation przez okno. Dzieje się to w lecie 1994 roku, a wtedy PlayStation jeszcze nie było w Europie. W nowszych wydaniach zostało to poprawione, nie została użyta nazwa PlayStation.
Hermiona po pierwszej lekcji numerologii chwali się, że profesor Wektor nic im nie zadał, na co Ron odpowiada: brawo dla profesora Wektora. Septima Wektor to kobieta, o czym Hermiona na pewno wiedziała, gdyż uczęszczała na jej lekcje. Błąd został naprawiony. Podczas Mistrzostw Świata w drużynie Bułgarii Wołkow i Wulkanow figurują jako pałkarze. Dwie strony dalej już jako ścigający. Na stronie 275 Dumbledore mówi, że Fawcett jest królkonką. Natomiast na stronie 446 Snape uznaje ją już za puchonkę. Kiedy Harry kąpie się w łazience prefektów i spotyka Martę, wspomina, że 2 lata temu w jej łazience Hermiona ważyła eliksir wielosokowy. Jednak został on nazwany wieloowocowym. Wobec śmiertelnego zagrożenia ze strony Lorda Voldemorta po 15 latach reaktywowano Zakon Feniksa, którego członkowie, działając w tajemnicy przed śmierciożercami z jednej strony, a Ministerstwem Magii z drugiej, muszą powstrzymać wroga przed zdobyciem tajnej broni. Tymczasem w Hogwardzie Harry zmaga się z nauką. Piątoklasistów czekają sumy i wybór kariery zawodowej. Ze szpiegiem ministerstwa, który usiłuje zaprowadzić w szkole nowy ład, oraz z nawiedzającymi go snami, które z miesiąca na miesiąc stają się coraz bardziej realne. Ciekawostki. Zakon Feniksa został założony przez Albusa Dumbledora podczas pierwszego dojścia do władzy Lorda Voldemorta w 1970 roku w celu zwalczania rosnącego z jego strony zagrożenia. Zakon ten swoją nazwę wyczerpnął od nazwy magicznego ptaka rodaka, należącego do lidera i założyciela zakonu, Fawkesa. Mimo że film powstał na podstawie najdłuższej książki z serii, jest najkrótszy ze wszystkich filmów o Harrym Potterze. Dumbledore stworzył metodę komunikacji wśród członków zakonu, którzy porozumiewali się ze sobą poprzez mówiące patronusy. Do zakonu Feniksa należeli m.in. rodzice Harry'ego. Śmierciożercy na czele z Bellatrix Lestrange i Fenrirem Greyback'iem terroryzują świat Mugoli i czarodziejów. Nigdzie już nie jest bezpiecznie, nawet w Hogwardzie. Harry domyśla się, iż niebezpieczeństwo znajduje się poza murami zamku. Dumbledore, czując zbliżającą się ostateczną bitwę, skupia swą uwagę na przygotowaniu Harry'ego do walki z Czarnym Panem, do którego dojdzie prędzej czy później. Wspólnie poszukują słabego punktu Voldemorta, czegoś, co będzie kluczem, by zwiększyć szanse Harry'ego. Dyrektor rekrutuje swojego starego, dobrego kolegę i przyjaciela, profesora Horacego Slughorna, który mimo iż ceni spokój i ciszę, posiada bardzo istotne informacje. Harry odkrywa w sobie coraz większy pociąg do Ginny, która jednocześnie zdaje sobie sprawę z istnienia Deana Thomasa. Lavender Brown czuje, że tym jedynym jest Ron, ale mimo wszystko odpuszcza sobie stosowanie takich prymitywnych metod jak czekoladki Romildy Vane. Jest również zdominowana przez zazdrość Hermiona, zdeterminowana w tym, co robi, by nie pokazać swoich prawdziwych uczuć. Tylko jeden uczeń pozostaje, powściągliwy. Draco Malfoy. Miłość wisi w powietrzu, jednak na pierwszym planie dominuje tragedia. Hogwarts może już nie pozostać taki sam jak kiedyś. Ciekawostki. Mimo że Harry Potter użył czarnomagicznego zaklęcia Sectum Sempra, to nie został wydalony ze szkoły. Reżyser David Yates powiedział, że hero Finn Stephen otrzymał rolę młodszego Voldemorta, Toma Riddla, ze względu na podobieństwo do jego wujka, Ralpha Fiennesa, który gra dorosłego Voldemorta, a nie dlatego, że jest z nim po prostu spokrewniony. Yatesowi spodobała się także mroczność młodego aktora. W filmie jest scena, w której śmierciożercy prowadzeni przez Bellatrix Lestrange i Fenrira Greybacka atakują Norę, w której zatrzymali się Harry, Wesleyowie, Lupin i Tonks. Nie było tej sceny w książce. Została stworzona na potrzeby filmu, aby podnieść napięcie. W ostatniej części przygód Harry'ego Pottera chłopiec postanawia opuścić 7. rok nauki w Hogwardzie. Zamierza szukać horcruxów, by wypełnić zadanie zmarłego Dumbledora. Oczywiście pomagają mu w tym Ron i Hermiona. Podczas poszukiwań Harry odwiedza dom rodzinny, w którym zostali zabici jego rodzice. Dowiaduje się o insygniach śmierci, które powiadują, że człowiek, który je znajdzie, staje się nieśmiertelny.
postanawia je odnaleźć. Później następuje zwycięska dla Harry'ego walka z Voldemortem. Niestety podczas niej ginie wiele bliskich mu osób. Tytułowe insygnie śmierci to przedmioty, które według legendy zostały podarowane przez śmierć trzem braciom Peverell. Podczas swojej wędrówki bracia napotkali rzekę. Wyczarowali most, który pozwolił im bezpiecznie przejść na drugą stronę. Śmierć rozgniewał fakt, że udało im się ujść z życiem i postanowiła podarować braciom to, czego sobie zażyczą. Wiedziała, że te przedmioty wkrótce ich zniszczą. Najstarszy brat wybrał różdżkę, której nikt nie pokona. Drugi poprosił o moc wskrzeszenia swojej ukochanej. Najmłodszy zaś chciał coś, dzięki czemu mógłby się zachować przed śmiercią. Te trzy przedmioty stworzyły tak zwane insygnie śmierci. Czarna różdżka to dar od śmierci dla najstarszego z braci. Wielu czarodziejów pragnęło ją zdobyć, a żeby tego dokonać, trzeba było najpierw pokonać jej właściciela. Ostatecznie zostaje zniszczona. Kamień wskrzeszenia. Potrafił przywrócić do życia zmarłą osobę, ale nie pozwalał im z powrotem należeć do świata żywych. Zostaje przemieniony w Horcruxa. Peleryna niewidka. Pozwala osobie, która się nią okryje, stać się niewidzialną. Była niezniszczalna i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Czaszka z wężem między szczękami jest symbolem życia wiecznego. Występuje zarówno w Harrym Potterze, jak i w alchemicznych godach Chrystiana Różokrzyża. Voldemort ponad wszystko chce pokonać śmierć. Zrobi i poświęci wszystko, prócz samego siebie, by osiągnąć życie wieczne. W alchemicznych godach czaszka z wężem obecna jest podczas alchemicznego procesu, który przemienia ziemską, śmiertelną osobowość w dziecko uniwersalnego ducha. Odrodzona istota ludzka posiądzie życie wieczne w doskonałym świecie. W doskonałej radości i zachwycie. To, czego Voldemort poszukuje za cenę niewyobrażalnego cierpienia niezliczonych istot ludzkich, Harry osiągnie w odwrotny sposób – miłością. Gotowością poniesienia ofiary dla innych i lojalnością wobec Dumbledora, boskiego ducha. Mała złota piłeczka ze skrzydełkami symbolizuje nową świadomość, która jest najwyższym celem każdego poszukującego. Przynosi ona oświecenie buddystom, a w chrześcijańskiej symbolice zesłanie Ducha Świętego. Świadomość ta zostaje osiągnięta, gdy nastąpi zjednoczenie ducha, duszy i przemienionej osobowości. Tę złotą skrzydlatą kulę widzimy na szczycie Kaduceusza, lasce noszonej przez greckiego boga Hermesa, bądź jego rzymskiego odpowiednika Merkurego. Bóg ten był posłańcem między ludźmi na ziemi i górą Olimp, zamieszkaną przez bogów. Dlatego też, jeżeli złapiemy złoty znicz, oznaczać to będzie osiągnięcie świadomości Merkurego. Możemy wtedy jednocześnie widzieć boski plan, jak i pomagać w jego realizacji. Bramę Saturna w Harrym Potterze symbolizuje brama w Departamencie Tajemnic. Ktokolwiek przez nią przejdzie, wchodzi do świata umarłych. Nazywa się Bramą Saturna, ponieważ rzymski bóg o tym imieniu był bogiem żniw u kresu życia. Każdy śmiertelny człowiek przechodzi przez Bramę Saturna na końcu każdego wcielenia. Żniwa jego życia zbierane są do spichlerza jego mikrokosmosu wraz ze śmiercią osobowości. Mikrokosmos następnie przygotowuje do nowego wcielenia. Jednak głównym celem życia na Ziemi jest nauka, aby przejść przez Bramę Saturna po raz ostatni. O tym tak naprawdę jest Harry Potter. Idąc ścieżką alchemicznego wyzwolenia poszukujący może stworzyć kamień filozoficzny. W tomie 7 Harry zatriumfuje i symbolicznie posiądzie kamień filozofów, za pomocą którego może wytworzyć złoto ducha i eliksir życia. Z kamieniem filozoficznym Harry będzie mógł przejść przez Bramę Saturna po raz ostatni, a następnie powrócić, pokazując, że był w stanie pokonać śmierć. Hogwart jednoczy młodych adeptów magii, jednak jest on podzielony na 4 domy. Do jakiego domu ma należeć nowy adept, przydziela tiara przydziału. Każdy rocznik danego domu, dzielony, zostawał na klasy. Domy konkurowały ze sobą przez cały rok szkolny, zdobywając i tracąc punkty za różne działania. Każdy dom posiadał swój własny pokój wspólny, własną klepsydrę ze zdobytymi punktami, godło, opiekuna, prefektów, ducha, pokój wspólny z dorminatoriami i drużynę Quidditcha.
Gryffindor. Wychowankowie Godryka cechują się odwagą, męstwem, cnotą, determinacją, śmiałością i trzymaniem nerwów w trudnych sytuacjach. Studenci Gryffindor byli nazywani Gryfonami. Relikwią tego domu jest miecz, duchem Sir Nicholas de Mimsy. Godłem Gryffindoru został lew, a barwami domu zostały wybrane czerwień i złoto. Slytherin. Uczniowie domu Salazara Slytherina cechują się sprytem, przebiegłością, ambicją, braterstwem, zaradnością i śmiałością. Jego członkowie są przez wielu uważani za podłych, aroganckich, nieuczciwych i parających się. W gwarze uczniowskiej studenci Slytherinu nazywani byli ślizgonami. Ravenclaw. W tym domu najbardziej ceni się mądrość i bystrość, a mieszkańcami są krukoni. Symbolem Ravenclaw był orzeł z barwami w kolorze brązu i błękitu. Opiekunami domu był nauczyciel zaklęć, Filius Flitwick, duchem Szara Dama. Ciekawostka taka, że w filmie orła zastąpiono krukiem, a kolor brązowo-srebrem. Hufflepuff. Studenci Hufflepuffu cechują się wiernością, sprawiedliwością, lojalnością, uprzejmością, pracowitością i pokojowym nastawieniem. Puchoni i krukoni zazwyczaj między sobą rywalizują, lecz nie na taką skalę, co gryfoni i ślizgoni. Relikwią tego domu jest czarka, naczynie, zaś duchem gruby mnich. Godłem Hufflepuffu został borsuk, a barwami domu zostały wybrane żółć i czerń. Dementor to stworzenie, które nie ma duszy. Wykorzystywane jest przez Ministerstwo Magii do pilnowania Azkabanu. Przypominają postać okrytą czarną peleryną, sunącą kilka cali nad ziemią. Rozmnażają się niczym grzyby, w ciemnych, wilgotnych miejscach, wytwarzając dookoła siebie gęstą, zimną mgłę. Żywią się ludzkimi wspomnieniami, pozostając tylko te, przyczyniające się do cierpienia i bólu. Potrafią również wyssać duszę. Nazywa się to pocałunkiem, po którym człowiek jest w stanie wegetatywnym. Nawet mugole wyczuwają ich obecność, mimo że ich nie widzą. Wystarczy zbliżyć się do Dementora, a ginie nasze dobre samopoczucie. Giną wszystkie szczęśliwe wspomnienia. Akromantule, angielskie akromantula, to gigantyczne jadowite pająki zamieszkujące deszczowe lasy południowo-wschodniej Azji, szczególnie Borneo. Prawdopodobnie gatunek ten został wyhodowany przez człowieka w celu pilnowania ludzkich siedzib i skarbców. Pojawienie się pierwszych osobników akromantul w historii datuje się na rok 1794, jednakże rozmnażanie ich zostało zakazane w 1965 roku, a jaja tych pajęczaków należą do towarów niewymienialnych klasy A. Za handel nimi grożą bardzo wysokie kary. W klasyfikacji Ministerstwa Magii akromantule otrzymały kategorię określaną jako znany morderca czarodziejów, nie nadaje się do udomowienia ani tresury. Są drugim gatunkiem na liście najbardziej niebezpiecznych zwierząt świata. Wilkołak. Przypadłość znana też jako likantropia. Można stać się nim na skutek ugryzienia przez innego wilkołaka lub takim się urodzić, gdy jedno z rodziców nim jest, lecz nie jest to regułą. Ugryzienie rzadko kończy się śmiercią. Przemiana wilkołaka następuje raz w miesiącu w czasie pełni księżyca. Taki osobnik nie pamięta, kim jest i staje się groźny dla ludzi, ale zwykle nie atakuje zwierząt. Nie istnieje lekarstwo na tą przypadłość, ale Damokles Belby wynalazł wywar to jadowy, który sprawia, że przemiana staje się mniej bolesna. Osoba dotknięta likantropią zachowuje ludzki umysł i panuje nad sobą, przez co jest nieszkodliwa. Eliksir jest niestety drogi i trudny do uważenia, dlatego mało który człowiek dotknięty likantropią może pozwolić sobie na jego spożywanie. Smok, angielskie dragon. Magiczne stworzenie o postaci skrzydlatego gada żyjącego ogniem. Prawdopodobnie najbardziej znane zwierzęta magiczne. Z uwagi na swą wielkość, wygląd i możliwość działania ogniem, powszechnie uważane są za przerażające, a jednocześnie budzące podziw. Smoki można spotkać na całym świecie, dlatego istnieje wiele odniesień do nich również w kulturze Mugoli, zwłaszcza w Azji i w średniowiecznym folklorze europejskim, przy czym Mugole przypisują smokom umiejętności, których te nie posiadają. Mówienia, spiskowania, tworzenia własnych siedzib podobnych do ludzkich i tym podobne.
samicy bywają zazwyczaj większe i groźniejsze.